Najgorętsze sprawy dnia. Wszystko w temacie w RMF FM. A my, siedząc w domu, pewnie częściej teraz zaglądamy do lodówki, a nawet jeśli nie, to i tak zużywamy znacznie mniej kalorii niż przy normalnym funkcjonowaniu, ostrzegają dietetycy. Jeśli w ciągu kilku tygodni nie chcemy mieć kilku kilogramów więcej, no to teraz już o to zadbajmy. Nasz reporter Krzysztof Kot rozmawiał online z dietetyczką Karoliną Szczygieł. No, co ona radzi? Generalnie możliwości są dwie, chociaż ja bym je obie połączył. Tak, no to są dwa sposoby, czyli albo szukamy jakichś fajnych ćwiczeń, które możemy wykonywać w domu i faktycznie internet jest tego pełen i może naprawdę wybrać jakąś fajną taką aktywność, którą lubimy. No albo druga strona to po prostu przycinamy kaloryczność, czyli jednak rezygnujemy z przekąsek, rezygnujemy ze słodyczy, z jakiegoś dojadania, podjadania i czy słodkich napojów, no i jemy mniej. A jeśli już siedząc w domu dziwnym trafem mamy lodówkę zawsze na swojej drodze, to podjadajmy, ale warzywa. Mało kaloryczne, z dużą ilością błonnika, który da dużo, długą sytość. No i jest czymś, co możemy po prostu chrupać, tak? Ten odruch takiego jedzenia, chrupania wtedy jest zaspokojony. Warzywa to zdrowie, a zdrowie to podstawa. No chyba nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście, że tak, a tymczasem większość Polaków zrobiła zapasy typu makarony, mąka, kasze i tym podobne produkty. Krzysztofie, no przecież są zalecenia, żeby zakupy robić tylko raz na jakiś czas. Jedno z drugim w żaden sposób się nie kłóci, ale róbmy to w sposób przemyślany. Zróbmy jadłospis. A czemu nie? Tak, i to jest bardzo dobry sposób. Usiąść z listą, zaplanować posiłki, co będziemy jeść na te poszczególne, w tych poszczególnych dniach, na poszczególne posiłki. Kupić dokładnie to, co potrzebujemy i po prostu realizować plan każdego dnia. To co teraz powinno taką podstawę naszej diety stanowić przez ten tydzień, dwa, cztery, kilkanaście. Sześć, kilkanaście. Nic się nie zmieniło. Podstawą naszej diety, i rozmawiamy o tym za każdym razem tak naprawdę, są warzywa. Podstawą piramidy prawidłowego żywienia są warzywa i one powinny nam towarzyszyć. Jeżeli nie mamy dostępu, czy na przykład chcemy kupować na zapas, teraz produkty teraz w tygodniu, czy może rzadziej, jak najbardziej możemy korzystać z mrożonek. To jest bardzo fajna opcja, żeby dostępność warzyw i owoców była większa. One cały czas są dostępne i można je bez problemu kupić. W mniejszej ilości owoce, ale też jak najbardziej jako podstawa piramidy. Dopiero później te kolejne etapy, czyli produkty zbożowe, produkty nabiałowe, w niewielkiej ilości mięso, suche nasiona roślin strączkowych, jajka i do tego trochę dobrej jakości tłuszczu. Ale tylko trochę, z naciskiem na trochę. A słodycze? Omijajmy na półkach sklepowych szerokim łukiem, jeśli mamy słabą, silną wolę. Tu zasada jest prosta. Jeśli nie mam, to nie jem. Poćwiczenie charakteru jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a wręcz przeciwnie. I kilogramów nie przybędzie. No tak, to teraz się umówimy w ten sposób, że wy możecie sobie nawet o tej porze schrupać jakąś pyszną marcheweczkę, a ja wam zagram fajny numer w RMF FM w programie Wszystko w temacie. Teraz Gromi i jego nowy numer Sweet Emotions.